Witam Was, odkrywca Goblin z tej strony. Mamy niedzielę, a ja mam to szczęście, że dzisiaj mogę jechać na wspólne kopanie ja z Robertem. Ja też witam bardzo serdecznie, przepraszam, że wpadam w słowo, ale przewężenie było. Już, dziękuję. Słuchajcie, jedziemy na to moje słynne pozwolenie. Zobaczymy, co tam dzisiaj wyjdzie, także widzimy się już na miejscu, na polu. Zapraszam do oglądania. Robert, czy ty widzisz to, co ja? Słuchajcie, odpaliłem kamerę, miałem wam pokazać coś innego, ale nasze guzikowe pole jest już skoszone. O jest. No. O jest. Także ja dzisiaj tutaj wpadam prawdopodobnie na przód tego pola, chociaż na godzinkę czasu zobaczyć, bo tutaj nawyłaziło naprawdę bardzo dużo pięknych fantów. Co ty myślisz o tym, Robert? Nie, no guzikowe pole to powrót bezwarunkowy. Bezwarunkowy powrót, dokładnie. Bezwarunkowy. A ja wam chciałem pokazać, bo Mirla pranie oczywiście w niedzielę zrobiła, nie miałem co ubrać, zostały mi tylko kalesony i takie dresy, ale dwa lata już nie ubierałem i jakieś takie leginsowate się trochę zrobiły. Kloksiki mam, ale... Wygląda jak Piotruś Pan. Ale mam jeszcze gumowce i ubieram gumowce, także gicior. Dobra. Guzikowe pole, ja wymyślę guzikowe słowo. Pole, no. Ja wymyślę słowo o guzikowym polu, to jest chyba jedyne miejsce w Anglii, gdzie możemy znaleźć fanty praktycznie z całej 19-17 wiecznej Europy. Szły rosyjskie monety, szły monety pruskie, hak mundurowy pruski. Takiego drugiego miejsca chyba nie ma. To jest skansen całej Europy. No, to jest rewelacja. Prawda. Na nie trzeba po prostu wrócić. Pakujemy się na nim, nie? No, dokładnie. Ale cofnij sobie, Robert. No i zobaczcie, gęba mi się uśmiecha, bo... No jest, to nie wiedziałem, że to dzisiaj będzie koszone. Mieliśmy iść na drugą stronę tego pola, no ale nie odpuścimy dzisiaj z Robertem tego słynnego guzikowego pola, bo była tutaj robiona głęboka orka, ziemia się ustała, popadało, dobra przewodność ziemi. Ja już jestem przygotowany, wszystko praktycznie mam. Robert chyba też. Oczywiście. No, także gotowi jesteśmy do wyjścia. Jesteśmy w stanie przyjąć. A, i co miałem gadać jeszcze, bo niedziela jest. Większość osób siedzi już po obiedzie, ogląda familiadę, a rolnicy jadą z koksem, pracują, także podziw dla nich. I tyle, lecimy. No i jak na guzikowe pole przystało, pierwszy sygnał jest guziczek. Mój rekord z tego pola 150, koło 150 guzików. Rekordzistą jest chyba Maniek, koło 300. Także jeszcze raz tyle. Kopaliśmy tu kiedyś chyba w piątkę, to wyszło coś koło nie pamiętam, 700-800 guzików. Także naprawdę bardzo dużo. Farmer tam pipka. Działają. A ja się kieruję na tą górkę, na której wyszła właśnie ta moja ruska dzięga. Ogólnie bardzo dużo fantów, kilkanaście Norbert żetonów, sporo różny przedział wiekowy, no także idę w tamtą stronę, zobaczymy, mam nadzieję, że dzisiaj coś fajnego skoczy. No i drugi mój sygnał, kawałek ułowił. Ja nagrywam dlatego, żeby się śmiać chcę, bo właśnie taki ołów dałem Mankowi jako co to był? Ołowiony token. Ołowiany token. Szkoda, że go dzisiaj tu nie ma. Pozdrawiam cię, Maniek, bardzo serdecznie. Jak sobie to przypominam, to już mi się gęba cieszy. Taki ołów, ale Maniekowi zrobimy niespodziankę. Maniek! Ołowianego tokena znalazłem! Jest kolejny dołeczek. Taka chmurka była nade mną, popadało 10 minut. Natomiast wiatr wieje w tamtą stronę, wszystko się to przesuwa, także tutaj powinno być na razie w porządku. A z tego dołeczka wpadł guziczek. Jakiś inny wojskowy. Już takich kilka guziczków wyciągłem. Kompletny z łóżkiem, także fajnie. Jakaś ciekawsza znajdka. No i co? Troszkę przeszkadzają te pozostałości po kukurydzy, natomiast tutaj jak widzicie jest luka 2. Jest luka dosyć sporo miejsca, będę się po prostu kierował w tamtym kierunku i zobaczymy, jak dojdę do końca, to będę myślał dalej. Do następnego dołka. Kilka metrów dalej, zaledwie, bo
Widzicie po prawej stronie tą ciemną ziemię, tam był dołek, gdzie wykopałem guziczka. A teraz widzę, że mam tutaj jakiś rancik i teraz pytanie. No nie, to będzie monetka prawdopodobnie. Ale coś chyba bardzo ciekawego, albo jakiś żetonik. Nie chcę tego trzeć. Ja to fajnie umyję za chwilkę. O, jest coś, jedna, druga czegoś. O, jakiś jakiś fajny fant. Ale moniak. Nie mam jeszcze pojęcia, co to. Za chwilkę to fajnie przemyję. Ale wydaje mi się, że może być coś naprawdę bardzo fajnego i znowu nietypowego. A to dobrze świadczy o tym polu. Ale moniak. O. Pokręcę się jeszcze tutaj chwilkę. Za chwilkę umyję i wam pokażę. No i umyłem go troszeczkę. Oczywiście sprawdziłem w internecie. Jest to wiktoriański tokenik do sklepu Shop Token. Myślę, że stan naprawdę bardzo fajny. Także mam pierwszego dzisiaj swojego tokenika, okrągłość. No super, no ciekawe bardzo fanty, no kurczę, tego typu tokeny naprawdę bardzo rzadko w mojej opinii się zdarzają, no i myk, mam kolejnego już chyba szóstego albo siódmego tokena z tego pola, piękny, ale cieszy, jest. Ja mam kolejny sygnał, tutaj w tej grudce coś jest, za chwilkę zobaczymy. Ja zacząłem tą część tego pola tutaj od tego pierwszego dołka, dosłownie jakieś 30 metrów, zobaczcie ile dziur już wykopałem, wszystko guziki. Dobrze to świadczy. Świadczy to o tym, że maniek, golden maniek tutaj swoją szwają śmierdzącą nie stąpał i nie jest przechodzone to miejsce i mam po prostu dużą szansę na to, żeby coś fajnego znaleźć. No. I tyle, zobaczmy co tutaj mamy. Ja sobie ubiorę słuchawki, bo ściągam, żeby nie zakłócały mi tego mikrofonu. Jedną ręką troszeczkę mi zejdzie, także bądźcie cierpliwi. Już gdzieś wypadło. Jest. No jest kolejny guzik. Bardzo dużo, myślę, 7, 8, kilka metrów dosłownie. Guziczek. Ale jest szansa na trągłości, także nie ma źle. Jest kolejne piękności, zaraz wam pokażę, co wykopałem. Gdzieś tutaj oleży. Zaraz fajnie wyczyścimy. Ale wiecie co, no, nie było takiego wypadu jeszcze na tym polu, żebym wrócił niezadowolony. No to jest sztos, naprawdę miejscówka jest sztos, klamereczka. Ale piękna, szkoda, że zagięta, natomiast być może uda się ją naprostować. Średniowiecze. Kolejna do kolekcji, fajna. Fajna, piękna znajdka, cieszą te klamerki. Bombardowanie. No jeszcze mam kawałek, także spodziewam się hamerka dzisiaj. Musi siąść. Mam naprawdę piękny sygnał. Gdzieś już na wierzchu, ale pięknie grało. Być może tylko ołów. No i prawdopodobnie tak. Tak, tylko ołów, ale spory i dlatego tak czysty, fajny, wysoki sygnał. Naprawdę pięknie biło. Szkoda. Szkoda, bo sygnał bardzo podobny do tej monety, którą wykopałem ostatnio. Prawie 15 gram srebra. No nic, lecę dalej. No i mam następnego pięknego fancika. Robert tutaj przyszedł na chwilkę pochwalić, co tam znalazł. Wpadła mu ćwiarteczka hamerka. Coś tam jeszcze, także zapraszam jeszcze raz serdecznie na kanał Roberta. Wpisać sobie Robert Swerczyk, pooglądać.
Zobaczcie. Mogła to być, Robert mówi, prawdopodobnie jakaś zapinka do włosów. Z jakiego okresu myślisz, Robert, że to może być? Znaczy tak po patynie sądząc, to przynajmniej XIX wiek. Ale z równym powodzeniem to może być rzymskie. No, także coś ciekawego. Rzymskie to może taki trochę za bardzo filigramowe. No, ale też mi się tak wydaje. To wydaje mi się na pewno. No, piękna rzecz. Fajny fancik. Coś takiego. Jest kolejny fancik i jest guziczek. Zupełnie nietypowy, zobaczcie, kompletny z łóżkiem. Po wykonaniu widać, że ma swoje lata, coś takiego. Jest na tym jakiś wzór fajny. Coś zupełnie innego. Ciekawe. Mi jeszcze troszeczkę zostało, zobaczcie. Można powiedzieć, że żółwim tempem się przemieszczam. Ale chcę sprawdzić dokładnie. Liczę tutaj na hamerka. Mam kolejną fajną znajdkę. Robert tam przed chwileczką nagrywał, wyciągnął pięknego tokenika. A ja mam jakieś kolejne zdobienie światła, już jest słabe. Szkoda, że tego typu fanty nie wychodzą w całości, ale no było coś, było to coś ewidentnie fajnego. Jeszcze wyczyszczę, zrobię wam podsumowanie w domu. No i wychodziłem w końcu, jest moniaczek. Robert, pomożesz mi? Robert tutaj jest. Ja będę nagrywał. O, był ładniejszy niż mój, bo mój był tak. Jestem bardzo ciekawy. Mam nadzieję, że nie jakiś peny. Już tam chyba jest mało wody w tym wszystkim, ale chyba wycieru. Od tej strony niestety. Profesjonalne czyszczenie. Tak, śliski jak pierun. Okaż? Niestety wytarty, ale jest bardzo cienki. Mi się wydaje, że to jest Newberg Token. Kolejny z tego pola, bo to za cienkie jest na standardową monetkę. Ewidentnie jakaś krągłość, natomiast no stan. Mm-hmm. Agonia. Szkoda. No, niestety, agonie tutaj idą. Ale jest. Chcesz się pochwalić? Nie chcę. Nie? Chcesz, żebym się pochwalił? No możesz. No to się pochwalę. No to i jest piękności. Maniek już takiego wykopał tutaj jednego. Możesz coś o tym powiedzieć? Wiesz co, 1700 syłek, 1700 lat. I to jest żeton kopalniany. Paris Mint wybijał takie. I to jest praktycznie wszystko, co o nim w tej chwili wiem. Był dosyć ceniony, to się nazywa Druid Head, tak jak wspominałem, i ma nominał jednego pensa. Kawał krążka. Był poszukiwany na rynku. Już nie mogę wymacać mojej monetki, bo gdzieś rzuciłem. Tutaj jest ja data chyba. Kompletnego dysku Destructa. 1788. Aha, no to dobrze. Nie masz okularów chyba, dlatego nie widzisz. Ja nigdy nie mam okularów, zawsze są zgubione. No, także tyle. Zawsze są zgubione. No co, okulary. Słoneczko już zachodzi. Zaszło już w sumie. Okulary są B, tak. Także jeszcze jakaś godzinka i będziemy musieli uciekać. No już się będziemy kierowali chyba teraz. No i dalej męczę jeszcze w tą stronę, już zostało mi dosłownie może jakieś 30 metrów. Wpadł teraz guziczek bardzo słabo czytelny, natomiast gdzieś tam jest korona, także wojskowy guziczek, z tyłu kompletny. Czas go nie oszczędził. Jeszcze to światło, ale jest tutaj korona. Ewidentnie także wojskowy guziczek. No i mam kolejnego guzika dzisiaj, ale jak wychodzą takie, to nie ma wstydu. Amerykański, prawdopodobnie guziczek militarny. Piękny. Kolejny do kolekcji. Stan naprawdę super, komplet z łóżkiem. No super. Ja już przyszedłem, także wracam z powrotem teraz do samochodu. No, jest kolejna krągłość prawdopodobnie. Już wam pokazuję.
Czy to kolejny wycieruch? Nic tutaj zupełnie nie widzę. Za chwilkę wyczyszczę i włączę kamerę jeszcze raz, bo nie mam z sobą szelek. Ale i tak jest pięknie, zobaczcie. Zachód słońca. Robert dalej szuka, także jeszcze chwilka, śmiało można. Obmyta, natomiast nieczytelna. Jeszcze przy podsumowaniu może coś mi się uda lepiej to doczyścić, ale wątpię. Dzisiaj drugi wycieruch, ogólnie trzecia monetka, licząc tego tokenika. Nie ma źle. Goblin wraca do formy. Ale piękny zachód słońca. No i wiaterek ustał, także naprawdę fajnie się spędza czas na zewnątrz. Świeże powietrze, takie rześkie. No bo już jest październik, także czuć ten chłód. Słuchajcie, ja już wracam do domu, za chwilkę zrobię wam podsumowanie. Dzień naprawdę przepiękny, pogoda też dopisała. Troszeczkę popadało przez chwilkę. No jest już mroźno, a ja nie byłem dzisiaj przygotowany na tą pogodę zupełnie. Mirela rano się mnie pyta, mówi, jedziesz na kopanie? No jadę, a to zrobię pranie. Natomiast nie widziałem przeszkód, znalazłem, tak jak pokazywałem wcześniej, stare te kalesony. Czy to leginsy, nie wiem co to w ogóle jest. Ale nie ma przeszkód. Jestem i sobie kopię. Także jest dobrze. Ja już kończę, biorę łopatę, wykrywacz. Lecę do Roberta, wracamy do domu. Poumywam to wszystko, bo jest troszeczkę tych znajdek. Pokażę wam fajnie, może coś z tych monetek się uda odczytać. Tyle. Widzimy się za chwilkę przy podsumowaniu. Mamy dzień kolejny, ja wam zrobię szybkie podsumowanie, pokażę wam te fajne fanty, godne uwagi. Tak jak widzieliście pod koniec odcinka, wpadł ten guziczek. No jest to ewidentnie guzik militarny amerykański. Jeszcze do tego guziczka siądę, doczytam dokładnie jakieś informacje na ten temat. Na razie jeszcze nie było czasu. To na pewno poleci do archeologa. Jestem ciekaw od czego to, bo no zdobienia są naprawdę piękne. Dosyć ciężkie. Ciekawa znajdka. Dwa wycieruszki. Nic tutaj nie da się odczytać. Pierwszy raz wyciągnąłem w życiu taki guzik. Naprawdę ciekawy. Ciekawy guziczek, myślę, że ma swoje lata, tak jak mówiłem. Dwie klamereczki, tą akurat dostałem od Roberta Swerczyka. Mówił, że już takich kilka ma, ja nie, także dostałem od niego. No i fancik dnia, shop token z czasów wiktoriańskich. No myślę, że naprawdę piękny, fajny. Kolejny do mojej kolekcji, także super. Wypadek widać, myślę, że udany. Tego czasu nie spędziliśmy dużo na kopaniu, także myślę, że jak na ten czas to fanty w miarę dopisały. No i tyle, jak się standardowo podobało, to zostawić pierdołek, komentarz dla zasięgu, łapka do góry. I tyle, trzymajcie się tam zdrów, hej!